tego filmu dowiesz się, jak założyć badanie w aplikacji Kompas 2.0 oraz jak wypełnić pierwszy formularz. Zaloguj się na profil firmy audytorskiej na stronie PIBR. Następnie kliknij w przycisk Kompas 2.0. W tym miejscu możesz zarządzać prowadzonymi badaniami. Kliknij przycisk Rozpocznij nowe badanie, a następnie zapoznaj się z klauzulą informacyjną. Aby przejść do badania, kliknij Akceptuję. Każdy formularz w aplikacji Kompas 2.0 zawiera instrukcję, dzięki której dowiesz się, co należy zrobić w danym formularzu. Warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z instrukcją, aby wypełnianie formularzy przebiegało sprawnie i bezproblemowo. W pierwszym formularzu wprowadź dane badanej firmy. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie pola. Zielone tło sygnalizuje, że pole zostało uzupełnione prawidłowo, natomiast czerwone tło sygnalizuje błędnie wypełnione pole. Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij przycisk Zapisz. Jeśli chcesz, możesz dodać osobę kontaktową. Aby to zrobić, kliknij przycisk Dodaj osobę kontaktową i wypełnij widoczne pola. Nie jest to jednak obowiązkowe. Aby przejść do następnego kroku, czyli testu niezależności firmy audytorskiej, kliknij przycisk Zatwierdź i przejdź dalej.